Przeglądarki internetowe w roku pańskim 2022. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Wersja 100. Okrągła liczba, czyli dobry powód do świętowania. Do tej pory wszystkie strony internetowe, gdy pytały o wersję przeglądarki, otrzymywały dwie cyfry. Teraz powinno otrzymać trzy, trzy cyfry. Jeśli jakaś strona nie jest aktualna, to może nie wyświetlać się poprawnie lub może w ogóle nie działać. Co prawda informacji na temat jakichś katastrofalnych awarii do tej pory nie znalazłem, ale należy się z tym liczyć, że w w tym momencie w tym czasie mogą się zdarzać czasami jakieś problemy na niektórych stronach. Przeglądarka Microsoft Edge, po uruchomieniu wita nas paskiem wyszukiwania, ikonkami ostatnio odwiedzanych stron, jakimś obrazkiem w tle, ładuje się e, temperatura dla naszego regionu. Oraz nieskończona lista jakichś treści, do których Microsoft usilnie próbuje mnie przekonać z jakiegoś powodu. Jeśli ktoś używa przeglądarki bardzo rzadko, to możliwe, że to go nie irytuje jest w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, ale jeśli chcielibyśmy używać tej przeglądarki do pracy, to jeśli za każdym razem przy uruchomieniu musi to wszystko ładować. Poza tym, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to przeglądarka, która występuje w każdym systemie Windows, czyli jest de facto e, pierwszym wektorem ataku dla wszystkich złych hakerów używanie Microsoft Edge nie jest najlepszym pomysłem. Jest to przeglądarka, która bazuje na silniku renderującym Blink od Google, czyli tak naprawdę jest to przebrane w nowe szatki Google Chrome, może nie do końca. Silnik Blink bazuje na silniku renderującym, który dość dawno temu stworzyła firma Apple na potrzeby swojej przeglądarki Safari. Z kolei oni bazowali na silniku renderującym otwarto źródłowym, który powstał w ramach projektu KDE, czyli środowiska graficznego dla systemu Linux. Inaczej mówiąc, gdy fascynaci zbierający się wokół idei otwarto źródłowego oprogramowania stworzyli coś dobrego i sensownego i zaczęło to działać, wtedy firma Apple stwierdziła, że to może im się przydać, i przygarnęli ten projekt i do siebie, i zaczęli go wykorzystywać, włożyli w to trochę pracy. Google zauważyło, że Apple e, radzi sobie całkiem nieźle z tym oprogramowaniem, w związku z czym oni również zapożyczyli od nich to oprogramowanie i stworzyli swój silnik renderujący, który sprawdza się nieźle, a gdy Microsoft zobaczył, że to jest dobre i działa, dodali do tego swoje treści, dodali nową nazwę, dodali swoje dziurki i wciskają w każdy system Windows. HTML5 test pokazuje nam dla wersji 100 wynik 528 punktów, jeśli kogoś to interesuje, i browser audit, czyli testowanie bezpieczeństwa przeglądarki pokazuje, że 367 testów przeszła pomyślnie, 16 ostrzeżeń jednokrytyczne i 20 testów pominięto. Innymi słowy... Prawie na pewno, jeśli używasz Windowsa, masz tą przeglądarkę w swoim systemie, ale używanie jej nie jest najlepszym pomysłem. Google Chrome wersja 100 wita nas paskiem wyszukiwania ikonkami skrótów do ostatnio odwiedzanych stron. Działa doskonale ze wszystkimi usługami, usługami Google, czyli Google Classroom, dysk, zdjęcia, mapy, gmail, YouTube, kalendarze i cała reszta będzie tutaj działać super dobrze. Przeglądarka jest wydajna i stabilna. Bazuje na projekcie Chromium otwarto-źródłowym projekcie, którego celem jest dostarczenie y, wydajnej i stabilnej platformy pozwalającej na przeglądanie danych w sieci i do tego projektu dodają swoje API, czyli interfejs programowania aplikacji, który właśnie pozwala na to, że wszystkie ich usługi tak pięknie działają czyli dodają tutaj trochę swojego kodu, którego nikomu nie zdradzają i z tej otwartości źródłowej przeglądarki robią swoją. Ostatnio wyszli z inicjatywą dodania czegoś, co się nazywa Federated Learning of Cohorts. Nie ma wiele wspólnego z Federated Learning, ale... W dużym uproszczeniu jest to system śledzenia użytkowników i generowania danych na ich temat na podstawie ciasteczek znajdujących się na komputerze i w ogóle bardzo mgliste i mroczne założenia, bardzo mocno skrytykowane. Miało to wszystko się pojawić w wersji stabilnej jakoś teraz na czasie. Ale Google z tego się wycofało, ale nad pracami, na, nad tymi specjalnymi dodatkami, które mają zwiększyć skuteczność ich reklam w ich przeglądarce się nie wycofują w żadnym wypadku, bo to są potężne pieniądze, więc możemy się spodziewać, że do Google. Chrome dodadzą coś niebawem jeszcze. HTML5 test, 528 punktów, audyt przeglądarki w tym momencie pokazał 359 testów udanych, 24 ostrzeżenia jednokrytyczne i 20 testów pominiętych. Wydajna, stabilna, super, dobra do pracy, jedyna wada wysyła dużo danych do Google. Firefox. Przeglądarka, która jest z nami od wielu, wielu lat. Wersja 99, czyli za chwilkę będziemy mieli również wersję 100. Wita nas paskiem wyszukiwania i ikonkami ostatnio odwiedzanych stron, które można łatwo sobie tutaj edytować i zmieniać. Bazuje na silniku renderującym gecko, gecko czyli silniku, który jest stworzony specjalnie do tej przeglądarki w projekcie otwarto źródłowym Fundacji Mozilla. Czyli można zajrzeć do tego kodu, kodu tej przeglądarki, zobaczyć jak to tam działa. W razie czego, jeśli ktoś znajdzie jakiś błąd, można go zgłosić, lub naprawić i tak dalej. Fundacja jest finansowana przez korporację Modilla, która znajduje się w tym samym miejscu i w tym samym miejscu ma swoją siedzibę i tutaj powstała jakaś konstrukcja prawna, która ma na celu przyjmowanie znacznych sum pieniędzy na potrzeby utrzymania fundacji przy życiu, bo tutaj wiele osób nad tym pracuje. Jako, że ta przeglądarka jest z nami od wielu lat i silnik, na którym bazuje jest dobrze przetestowany, to Teoretycznie daje największe nadzieje na prywatność i bezpieczeństwo. Zresztą z tym projektem jest związany jeszcze jeden projekt, do którego wrócimy nieco później. W teście HTML 515 punktów. Audyt przeglądarki pokazuje 366 testów pomyślnych, 12 ostrożeń, 6 krytycznych, 20 testów pominięto. Przy czym te krytyczne dotyczą głównie ciasteczek odsyłanych z powrotem pod adres, który różni się kropeczką. Eee, podejrzewam, że to nie jest jakoś super istotne. Niemniej warto mieć w systemie Firefoxa, choćby po to, żeby sprawdzić, jeśli coś nie działa na jakiejś stronie, czy to jest wina strony, czy to jest przeglądarki, to jest inny silnik, więc jest to jakby punkt odniesienia, można ją rozbudować o ja dużo dodatków. I dla wielu jest po prostu najlepszą przeglądarką ze względu na przyzwyczajenie. Może nie jest najwydajniejsza, ale relatywnie bezpieczna. Przeglądarka Opera, wersja 85, aktualna. Tu widać, że się nie spieszą ze zmianą numeracji do numeru 100, jeszcze im trochę brakuje. Po uruchomieniu wita nas paskiem wyszukiwania dużymi, wyraźnymi skrótami do ostatnio odwiedzanych stron, które można sobie relatywnie łatwo zmieniać i przemieszczać we wszystkie strony. Opera jest głównie znana z tego, że nie boją się eksperymentów, stoją na froncie nowoczesności i starają się poprawić doświadczenie użytkownika z internetem. Jeśli zajrzymy sobie do konfiguracji, widzimy, że ta przeglądarka ma wbudowanie, wbudowane blokowanie reklam i blokowanie skryptów śledzących. Wygląda to bardzo ładnie i obiecująco. Opera jest z nami od połowy lat 90. zaczęła. Powstawać była tworzona z inicjatywy norweskiego narodowego operatora telefonicznego Telenor, czyli Norwegowie zaczęli ją tworzyć z własnym silnikiem renderującym, ale w tej chwili używa silnika Blink, czyli tego samego co Microsoft Edge i Google Chrome. Co prawda, firma jest norweska, ale nie tak dawno została wykupiona przez chińskie konsorcjum Queen. H Xi'hu, przedsiębiorstwo specjalizujące się w oprogramowaniu antywirusowym 360 Total Security i gdy zaglądam na ich stronę, um, nie wiem, poddaję się. HTML5 test pokazuje 526 punktów. Audyt z przeglądarki pokazuje 367 testów udanych, 16 ostrzeżeń jednokrytyczne i 20 testów opuszczonych. Elegancka, szybka, wydajna, stabilna. Czy gdzieś wysyła jakieś informacje? Nie wiadomo, ponieważ jest aplikacją własnościową, oprogramowaniem o kodzie zamkniętym, więc nie możemy zobaczyć, co tam w środku jest napisane. I chociaż bazuje na tym samym silniku, co Chrome i Microsoft bazują, ale tak jak Microsoft i tak jak Chrome dodają jakieś swoje dodatki, nad którymi nie mamy kontroli. Jest fajna, ale czy możemy dzięki niej zachować prywatność? Nie wiem. To jest jakby nasza święta trójca, Chrome, Firefox Opera, Microsoft Edge ze względów rozsądkowych i bezpieczeństwa chyba nie chcemy używać, przynajmniej niezbyt często? Czy moglibyśmy coś dodać do tej listy? Skoro już mówimy o innowacyjności, nowoczesności, nie sposób nie wspomnieć o nowym zawodniku przeglądarce Brave, która prezentuje nam wersję 1.37.111, ale tak naprawdę bazuje na Chromium w wersji 100, tak samo jak Google Chrome i Microsoft Edge. Powiedzmy sobie szczerze. W tych numerkach jest dużo kropek i dużo różnych cyferek. Czy ta setka tak naprawdę coś oznacza? Pewnie nie. Najważniejsze, że przeglądarka jest szybka, stabilna i ma solidne podstawy. Prezentuje się nam obrazek. Tylko jeden skrót do ostatnio odwiedzanych stron, bo to jest świeżo zainstalowana przeglądarka. Jeszcze żadnych skrótów tu nie ma, bo żadnych stron nie odwiedziłem a nie pakuje na siłę żadnych reklam. Pasek wyszukiwania jest tutaj. Poza tym od razu są widoczne jakieś ciekawe funkcje i jakieś nagrody Brave. Brave, tak, jakieś tokeny. Co to wszystko jest i skąd się wzięło? Brave powstaje głównie z inicjatywy pana Brendana A. Brandon Nike Brandon Nike Człowiek, który w ciągu 10 dni stworzył język oprogramowania, który jest stosowany we wszystkich przeglądarkach internetowych i na wszystkich stronach internetowych i jeszcze w wielu innych miejscach. W ciągu 10 dni stworzył coś co w tej chwili jest fundamentem internetu de facto. Czyli możemy przyjąć, że coś wie. Jakie są założenia przeglądarki, która powstała w 2016 roku? Yy, nagrody. Skoro musimy oglądać reklamy, to może możemy dzięki temu oglądaniu zbierać jakieś tokeny i może dałoby się później jakoś wykorzystać, czyli jakieś kryptowaluty. Zainwestowali we własną wyszukiwarkę, żeby zachować maksymum prywatności. W przeglądarkę jest wbudowane blokowanie reklam i blokowanie śledzenia. Jest Brave Talk czyli ich własny system rozmów internetowych. Można rozpocząć połączenie bezpłatnie, zdaje się, że bez ograniczeń cały czas. Także wygląda to obiecująco. Solidne podstawy i ciekawe dodatki. Od razu na początku informuje nas o tym, ile skryptów zablokowało, ile danych niepotrzebnych nie pobierało i ile dzięki temu zaoszczędziło nam czasu. Nie musimy czekać aż się to wszystko załaduje. Także to jest bardzo interesujący zawodnik w teście HTML5 ma 528 punktów i audyt pokazuje nam 357 testów. Przeszliśmy 26 ostrzeżeń jednokrytyczne i 20 testów pominiętych, czyli niezłe wyniki. Wszystkie te testy pod Windowsem 10, co ma pewne znaczenie. Tak więc wchodząc na jakąkolwiek stronę, tutaj mamy takiego lwa tygryska, cokolwiek to jest. I pokazuje nam możliwość włączenia i wyłączenia blokowania skryptów. Możemy zbierać jakieś tokeny, jeśli kogoś to bawi. Generalnie propozycja warta sprawdzenia. Bardzo nowa, solidna, szybka i ciekawa. Skoro mówimy o przeglądarkach internetowych, to najważniejsza część tego rozważania to prywatność i anonimowość. Czyli rozmawiamy w tej chwili o przeglądarce Tor, Tor Browser. Najnowsza wersja 11.0.10 bazuje na Firefoxie 91 ESR, czyli Firefox o wydłużonym wsparciu. Nieco starsza wersja e, engineu. Dlaczego starsza? Bo jest dobrze sprawdzona i prześwietlona na wskroś. Nie potrzebujemy w tym miejscu wodotrysków i falbanek. Potrzebujemy czegoś co działa na 100%. Prezentuje nam się bardzo prosta strona startowa z paskiem wyszukiwania. To wszystko i pasek wyszukiwania kieruje nas do wyszukiwarki dagdag.go. Która obiecuje, że nie zachowuje danych wyszukiwania i zachowuje najwyższą prywatność. Projekt TOR otwarto źródłowy, czyli jeśli ktoś zna się na oprogramowaniu, to może zajrzeć do tego worka i sprawdzić, co tam w środku siedzi, w odróżnieniu do wszystkich przeglądarek Microsoftu, Google i całej reszty. I celem jest anonimowa komunikacja i ta przeglądarka korzysta z sieci Tor, a sieć Tor to jest sieć komputerów połączonych ze sobą w ten sposób, że jeśli my jesteśmy tutaj i chcemy połączyć się z jakimś serwerem, zadać jakieś pytanie, tutaj to najpierw włączymy się z trzema losowymi użytkownikami, dopiero od tego ostatniego wysyłane jest zapytanie do serwera i wraca do nas tą samą drogą. Czyli ten serwer, to miejsce, które chcemy odwiedzić, sprawdzić w internecie, nie dowie się, że to my tam zaglądamy. Widać, że jest to sieć w użyciu w Indiach, w Rosji, w Brazylii, w Indonezji, w Turcji. Yy, dzienna ilość połączonych użytkowników, tak jak my teraz, przez przeglądarkę Tor. Ponad 2 miliony. Jedyne, o czym warto pamiętać, że jeśli, to, jeśli będziemy chcieli odwiedzać jakieś strony z obrazkami czy filmami, to wszystko będzie działało bardzo wolno, bo nie będzie trafiało do nas bezpośrednio, tylko po drodze przez jakieś losowe komputery i każdy z tych losowych komputerów może mieć łącze internetowe słabe i wolne, więc trzeba się z tym liczyć. Standardowa strona sieci Onion wygląda tak, jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz do lat 90., gdzie są tylko mrugające napisy. No i tak sieć Onion rządzi się swoimi prawami. Adresy mają formę długiego rzędu literek i cyferek i po kropeczce na końcu jest Onion. Najczęściej trzeba wiedzieć, czego się szuka i gdzie to znaleźć. I jakby nieodzowna jest znajomość języka angielskiego, bo bez tego będzie trudno. Więc jeśli chcesz zachować anonimowość, pominąć cenzurę, która wbrew pozorom jest wszechobecna i pilnuje, żeby oficjalna wersja wszystkich wiadomości pasowała do modelu przygotowanego przez ciemne moce, jeśli nie boisz się hakerów, oszustów, um, handlu bronią, narządami i wielu, wielu innych strasznych rzeczy, których jest pełno w życiu i na całym świecie, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda prawdziwa twarz świata, Tor Browser jest dla ciebie. Jeśli ktoś używa Google Chrome, to jest dobra przeglądarka do pracy. Może się zdarzyć, że będzie potrzebować więcej niż jeden egzemplarz zainstalowanej przeglądarki, żeby móc się w jednym oknie łączyć z jednym kątem i w drugim oknie, czy nawet w trzecim oknie z drugim i trzecim kątem Gmail, czy jakąś usługą Gmail, żeby się nie przelogowywać ciągle w tej samej przeglądarce, nie walczyć z nią. Można mieć kilka okienek i można sobie ustawić kilka okienek w różnych wersjach. Google Chrome w wersji oficjalnej, podstawowej stabilnej jest w tej chwili wersji 100. Wersja beta, czyli ta, która będzie następną wersją stabilną, ale w tej chwili jest jeszcze testowana ma numerek 101, wersja kanary już ma troszeczkę inną ikonkę. To jest wersja 102, i ona jest wyposażona w najnowsze dodatki, ale to znaczy, że te najnowsze dodatki nie zawsze muszą działać poprawnie. Poza tym ona sama y, dość często się aktualizuje. Oraz wersja deweloperska, która też ma numerek 102, chociaż. Te cyferki po kropeczkach troszeczkę się różnią i jest przystosowana, jest wyposażona we wszystkie dodatki, e, najnowsze dodatki, tak jak wersja kanary, ale jest jeszcze wyposażona w dodatki dla deweloperów. I na deser chromium, czyli chrom odgoglowany. I tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrą przeglądarką, super szybką i stabilną, tylko że niektóre gadżety od Google, czy na przykład Google Classroom nie będą tu działały, bo w środku, w samej przeglądarce nie ma tych wszystkich części oprogramowania, które wymyśliło i dodało Google. Ale jeśli ktoś chciałby zadbać o bezpieczeństwo i prywatność, niekoniecznie uderzając od razu w najmocniejszego zawodnika, czyli Tor Browsera, Chromium może być ciekawą alternatywą. Przeglądarka Firefox również występuje w kilku wersjach. Wersja beta, czyli testowa, w tej chwili już ma numerek 100, to będzie następna stabilna. Wersja Nightly ma numer 101, czyli to jest ta wersja przeglądarki, która ma wszystkie najnowsze dodatki, te najnowsze dodatki nie zawsze muszą działać super poprawnie i ona się dość często aktualizuje. Wersja Developer w wersji 100, czyli w tej samej co wersja Beta Plus jest wyposażona w dodatki dla deweloperów i od razu ma Włączony ciemny temat, tak żeby nie radzić w oczy, bo wiadomo, że programiści spędzają dużo czasu patrząc na ekran, w związku z czym ochrona wzroku jest jakby ważna. Oraz Firefox ESR, czyli o przedłużonym wsparciu, wersja 91.7. Jeśli ktoś używa czy tutaj głównie na jednostki rządowe i finansowane z budżetu państwa czy budżetu miasta, jeśli ktoś używa jakichś antycznych rozwiązań internetowych to Firefox wersja SR może ratować życie. Przeglądarka Opera, jak już wspomniałem, stoi na froncie nowoczesnych rozwiązań i tutaj mamy wersję przeglądarki skierowaną do fanów kryptowalut z bezpłatnym VPN-em, blo blokerem, w ogóle jakimiś ciekawymi gadżetami, całość w temacie ciemnym, żeby nie raziła w oczy. I dużo informacji na temat kryptowalut. I, i, i jeśli ktoś jest zainteresowany, Opera Crypto oraz Opera GX dla graczy, gdzie mamy kalendarz premier, cała przeglądarka wyposażona w różne efekty dźwiękowe. Mamy skróty do sklepów z grami, ojej, Opera GX, zintegrowany Twitch, zintegrowany Facebook Messenger i w ogóle wszystkie gadżety świata. Także to jest do sprawdzenia. Podsumowując, każdą z tych przeglądarek możemy sobie zainstalować na naszym komputerze. Same pliki instalacyjne nie zajmują zbyt dużo miejsca. Chromium to jest odgoglowany Chrome. Firefox ESR e, dla starszych rozwiązań, żeby tam wszystko działało jak należy. Firefox w ogóle jako punkt odniesienia, bo tu jest inny engine niż w całej reszcie. Opera dla kogoś, kto chce doświadczyć czegoś nowego. Brave, który rzeczywiście jest nowy łączy w sobie wiele ciekawych rozwiązań, trzeba go obserwować i sprawdzić dokąd co doprowadzi, oraz TOR browser, który jest jakby osobną kategorią sam dla siebie, bo korzysta z sieci TOR i działa powoli, ale anonimowo. Teraz rzucimy okiem na statystyki. Szybki rzut okiem na statystyki pokazuje nam, że w WuCheskullskom 80% użytkowników używa Chroma, 7% Microsoft Edge'a, Firefoxa 5% Safari, czyli komputery Apple 3%, Opery 2% z ogonkiem. Spojrzymy na W3Counter, gdzie to wszystko jest bardziej e, elegancko graficznie pokazane. Chrome jest na pierwszym miejscu, ale tylko 60 parę procent, na drugim miejscu jest Safari, czyli komputery Apple z 15%, procentami. dalej Internet Explorer i Microsoft Edge 6,3% sklejone razem, Firefox 4% procenty, Opera 2%, procenty. NetMarketshare jeszcze do końcówki 2020 roku nieźle zarabiali właśnie na danych statystycznych, na dokładnym zliczaniu tego, kto czego używa. I tutaj widać, że Chrome jest na pierwszym miejscu. I dalej mamy Edge'a, Firefoxa, Internet Explorera. Tutaj możemy znaleźć link do strony na GitHubie, gdzie jest wyjaśnione, co się dzieje do tej pory jedno kliknięcie, zapytanie strony jakiejkolwiek, o cokolwiek wysyłało informacje o tym, jakiej przeglądarki używamy i tych danych było bardzo dużo, z jakiego urządzenia, jaki system operacyjny na nim jest, to każde kliknięcie to wysyłało. W związku z czym byli sobie ludzie, którzy doszli do wniosku, że zbyt dużo tych danych jest wysyłanych i na tej podstawie można... Pasywnie, łatwo zidentyfikować danego użytkownika, więc trzeba coś z tym zrobić i to jakoś ukrócić. Ale wtedy okazało się, że zbieranie z danych statystycznych staje się problemem. Programy antywirusowe zgłaszają fałszywe dane, żeby nas chronić czy ukryć. Czasami niektóre strony internetowe źle to zliczają, czasami. Jakieś korporacje próbują zwiększyć wyniki swoich przeglądarek, żeby dobrze wyglądać na posiedzeniu rady czy, czy posiedzeniu akcjonariuszy, żeby, żeby procenty dobrze wyglądały na tablicy. Różne dziwne rzeczy się dzieją. Jedno jest pewne, chrom niezależnie od tego, gdzie jest e, sprawdzany, przoduje, tu od 58 do 72%, safari. Od 2% do 17%, czyli to mocno zależy od tego, w jakim kraju sprawdzamy te dane. Microsoft Edge od 5% do 12%, Firefox, Opera i Others, czyli inne, od 3% do 12%. I w tej kategorii dużo dziwnych rzeczy może się mieścić. Stat Counter, bardzo ładny, pokazuje nam, że Chrome na pierwszym miejscu, Edge, później Safari, Firefox, Opera. Ale tutaj możemy na przykład kliknąć na Polskę i wtedy widzimy, że w Polsce Chroma nadal e, używa bardzo wiele osób, ale Firefox trzyma się super mocno. Zaraz za nim jest Opera, dopiero później ma jest Microsoft Edge, na końcu jest Safari, czyli nie mamy zbyt wielu użytkowników komputerów Apple i Internet Explorer'a wciąż ktoś używa. Wow! I na koniec Analytics Wikimedia, gdzie możemy z listy przeglądarek zaznaczyć sobie te, które chcemy sprawdzić. Jak widać, jest tych przeglądarek bardzo dużo. Niektórych w ogóle nie rozpoznaję. Niemniej z tego, co zaznaczyłem, widać, że Chrome jest na pierwszym miejscu, przy czym tu mamy podział na Chrome i Chrome Mobile. Mobile Safari, ODERS, y, czyli inne, Firefox, Safari zwykłe, Edge Opera, Internet Explorer. I tutaj mamy to w postaci ciastka, i tutaj widać, że to ciastko prawie połowa to są przeglądarki mobilne, dlatego Chrome tak mocno się trzyma, bo każdy Android ma przeglądarkę Chrome wbudowaną, a wszyscy używają smartfonów. W ogóle połowa rynku. To są przeglądarki mobilne, czyli takie, które służą głównie do konsumpcji treści, a do pracy służą te przeglądarki pełnowymiarowe. Czyli po pierwsze, zliczenie tego wszystkiego staje się coraz trudniejsze i po drugie zależy wszystko od tego, co bierzemy pod uwagę, bo przeglądarki mobilne są jakby super ważne, bo są w każdej kieszeni. W jaki sposób? To jest zliczane. Teoretycznie przeglądarka informacje o tym, jaka to jest przeglądarka, wysyła przy każdym kliknięciu. Pytanie, czy wysyła coś jeszcze? Twoja przeglądarka ma unikalny odcisk palca. Tu w tej przeglądarce właściwie nic nie ma, bo jej nie używałem. To jest Firefox w najnowszej wersji, ale okazuje się, że informacje o tym, co to jest za przeglądarka, pozostawiają po sobie kilka bitów. To, jakie nagłówki danych jest w stanie przyjąć i obsłużyć, przyjmuje kilka bitów. I jakie mam dodatki do przeglądarki, adblocker, to jest kolejne kilka bitów informacji. Strefa czasowa, rozdzielczość ekranu, fonty, które są zainstalowane w przeglądarce, czy ciasteczka są włączone, czy wyłączone, nawet nie jakie są, tylko czy w ogóle można ich używać. Czy różne funkcje, na przykład WebGL jest dostępny, jaką mam kartę graficzną w tym momencie podłączoną i tak dalej, i tak dalej. L język, platforma, której w tym momencie używam, czy jest obsługa dotyku, czy y audio kontekst, coś związanego z dźwiękiem, y klasa y procesora, i tak dalej, i tak dalej tych drobnych informacji, które nasza przeglądarka może wysłać na zewnątrz na pytanie co potrafisz obsłużyć, jakie technologie mogę ci wysłać, jakie obrazki, filmy czy animacje jesteś w stanie zaprezentować użytkownikowi. Na podstawie tego można stwierdzić co to jest, gdzie się znajduje łącznie z adresem IP otrzymujemy informację o tym mniej więcej skąd taki użytkownik nadaje i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo serwer z drugiej strony może na przykład zapytać, czy obsługujesz mikrofon i taka odpowiedź też jest unikalna i charakterystyczna dla danego komputera. Jeszcze raz, żadne dane nie są przechowywane na naszym komputerze, po prostu nasz komputer odpowiada na proste pytania co potrafisz obsłużyć, a jest tego bardzo, bardzo dużo, w związku z czym można bardzo precyzyjnie określić, czy ta dana konkretna przeglądarka odwiedziła już ten serwer, czy jeszcze nie, i zarejestrować te dane. Test HTML 5515 punktów, audyt z przeglądarki 372 udane testy, 12 ostrzeżeń, 0. Krytycznych 20 pominiętych. Żebyśmy mieli jasność, to jest teoretycznie ten sam Firefox, który pod Windowsem 10 pokazywał jedną krytyczną. I zdaje się, że więcej ostrzeżeń. W tej chwili używamy tej samej wersji przeglądarki, ale w systemie Linux i nie ma krytycznych ostrzeżeń, yy, yy, i nie ma krytycznych luk, i ostrzeżeń jest jakby mniej. Czyli nie tylko. Wersja przeglądarki się liczy, liczy się również to, jakiego systemu operacyjnego używasz. W jaki sposób śledzą nas strony internetowe? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czyli naciskam F12 na klawiaturze, co otwiera nam konsolę debugera, inspektora i takie gadżety programistyczne, które są w każdej przeglądarce internetowej. Jeszcze raz F12. Może z wyjątkiem Microsoft Edge'a, gdzie tam pewnie będzie się pytał, czy na pewno chcesz to wszystko zobaczyć? Tak, chcę. Klikniemy sobie na wszystkie i na sieć i przeładujemy stronę Wirtualnej Polski. Dla przykładu. I Wirtualna Polska się ładuje i się pobierają jakieś elementy. Ja sobie przewijam stronę w dół, bo chcę sprawdzić, jakie są dzisiaj wiadomości ze świata. Pokazuje się trochę reklam, innych pierdół, OK. Myślę, że załadowało się wystarczająco dużo, żeby pokazać, co mam na myśli. Na czerwono przeglądarka zablokowała skrypty śledzące. Odwiedzamy wirtualną Polskę. Jeśli coś przychodzi z www.pl, no to wiadomo przychodzi z wirtualnej Polski. Jeśli coś przychodzi z jssetzindexww.com, to już jest coś innego, ale jeśli coś przychodzi z acdnadnxs.com i sama przeglądarka rozpoznaje to jako skrypt śledzący, to już jest niedobrze. No, ale już na pierwszy rzut oka widać, że nasza strona składa się z dziesiątek setek. Może nawet tysięcy drobnych elementów, gdzie każdy pochodzi praktycznie z innego miejsca na świecie. TED TV, nie znam. Hytlby Castlemediacom nie znam. Prebid EU Creative CDN, nie znam. Jeśli klikniemy na przesłano, to wtedy się tutaj sortują te wszystkie. Facebook coś od nas chciał, HitGemius, czyli nasze e, śledzenie polskie reklamy e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli przeglądarka w nowej wersji próbuje zablokować to tylko, co się uda zablokować. Resztę przepuszcza. No dobrze, a co takiego nam przepuściła żebyśmy w ogóle mogli zobaczyć tą stronę. Spójrzmy sobie na obrazy. Tam pewnie skryptów śledzących jest wiele. Ale jeśli weźmiemy sobie, klikniemy na rozmiar na przykład. Tutaj mamy obrazki w formacie GIF. Wszystkie mają 908 bajtów, ale każdy różni się nazwą i danymi. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Co to jest za obraz? Taki ważny. Otwórz w nowej karcie. Nie wiem, czy to widać, ale tu na środku świeci się taka kropeczka. To jest piksel. Klikniemy na następną. One wszystkie będą takie same. Pixel śledzący, nieodzowny element każdej porządnej witryny internetowej. I teraz witryna pyta mnie, czy masz takiego piksela? Nie. No to masz. I wie, że jeszcze tu nie byłem. Albo pyta, czy masz takiego piksela? Mam. A w jakiej wersji? Czy w takiej, czy w innej? W takiej samej. To znaczy, że byłeś tu przed chwilą. W innej to na podstawie tego, jakim numerek mi te cyferki tutaj przyślesz, to będę wiedzieć kiedy tu byłeś? I dam ci nowego piksela, żeby cię następnym razem dobrze rozpoznać. I takich sposobów śledzenia jest mnóstwo wniosek jest prosty. To nie ty przeglądasz internet. To internet przegląda Ciebie. W opisie filmu postaram się umieścić linki do wszystkich przeglądarek. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, chcesz się czegoś dowiedzieć, chcesz, żebym zrobił jakiś film na jakiś temat, napisz w komentarzu pod filmem. To tyle na tą chwilę. Cześć.